Szczęść Boże, coś Wam powiem. Wczoraj zobaczyliśmy Jezusa modlącego się na osobności, by w ten sposób nawiązać intymną relację z Ojcem. Dziś, kiedy naucza lud, mówi nam, że nie mamy modlić się dla siebie. Brzmi to dziwnie? Owszem. Przytaczając opowieść o sąsiadach, do którego jeden przychodzi pożyczyć chleb, bo przybył do niego niespodziewany gość, widzimy, że człowiek ów nie chce niczego dla siebie. On prosi o pomoc, by móc przyjąć przyjaciela z godnością. Prosi o wsparcie, by człowiek zmęczony podróżą mógł się posilić. Prosi o coś dla zupełnie innej osoby. I przyglądając się swojej modlitwie, dostrzeżemy w niej pewnie, że większa część skupia się na nas samych. Na naszej wierze, działaniu, na naszych błędach i pracy nad nimi. Chcemy dla siebie zyskać jak najwięcej, by móc powiedzieć sobie: jestem dziś lepszy niż byłem wczoraj. I to jest bardzo ważne. Jednak dziś Jezus pragnie nas uwrażliwić, że wszyscy znajdujący się blisko nas albo stający na naszej drodze też są ważni. Oni także czekają na naszą modlitwę. Zobaczmy, że najczęściej wołamy do Boga za bliskimi, kiedy dzieje się coś ważnego. Jakiś egzamin, jakaś próba albo jeszcze nieszczęście. Wtedy z wielką gorliwością prosimy Boga o reakcję i uwagę. I wtedy doznajemy takiego zderzenia, że Bóg wydaje się być głuchy. W wielu fragmentach Pisma są teksty, które pokazują, jak ważna jest modlitwa za bliźnich i za przeciwników. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus woła: uświęć ich w prawdzie. Mówi to Ojcu o swoich uczniach, żeby w czasie próby widzieli sens wszystkiego, czego się nauczyli. Święty Paweł, chociażby Kolosan, zapewnia, że nie przestaje się modlić za nich i prosi Boga, aby doszli do pełnego poznania Jego woli. Modlitwa za innych jest naszym obowiązkiem wynikającym z miłości. Zresztą, kiedy coś się poprawi w życiu takiego, za którego się modlimy, to będzie nam radośniej, a jeszcze bardziej umocnimy się w wierze. Ja doskonale rozumiem, że czas modlitwy jest czasem trudnym, bo wtedy wszystkie pokusy wychodzą na jaw. Zniechęcenie, pytanie o sens modlitwy, podważenie jej wartości. I należy to przeczekać, by móc zacząć naprzykrzać się Bogu. Choć nie jest to pozytywna cecha, to jednak skuteczna. Izrael, który do dnia dzisiejszego jest ludem o twardym karku i bardzo przewrotnym, ile lat poświęcił na modlitwę Bożą o interwencję w Egipcie, by mogli wyjść z niewoli? I się udało. Ile ten człowiek dzisiaj musiał się dobijać do sąsiada i słuchać różnych tłumaczeń, aż osiągnął swój cel? Tak więc uczymy się dziś, że modlitwa powinna być stała, wytrwała i konsekwentna. Zresztą w naszym narodzie są to znane cechy. Gdy brakowało wielu towarów, udawało nam się za wszelką cenę zdobyć potrzebne produkty. Ale czy tak samo jest z modlitwą? Czy nie odpuszczam sobie wołania i nie próbuję brać spraw w swoje ręce? Powiedzmy jedno, że Bóg nie daje nam w modlitwie szybkich rozwiązań, gotowych odpowiedzi, ale zaprasza nas do wytrwałości i cierpliwości. Wtedy każdego dnia, otwierając się na Ducha Świętego, stopniowo odkrywamy, co jest dla nas tak naprawdę najlepsze. Błogosławiony brat Gil z Asyżu powiedział: módl się z wiarą i pobożnością, gdyż łaska, której Bóg ci kiedyś nie dał, może udzielić przy innej okazji. Ze swojej strony złóż pokornie wszystko w Bogu, a Bóg złoży w tobie swoją łaskę według swego upodobania. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.